W ramach ciekawostek na zakończenie roku 2018, w sylwestra, temat tych ciekawostek to czas. Będę mówił trochę, w pewnym czasie o czasie. A teraz Zajawka. Moi drodzy, co to jest czas? Święty Augustyn kiedyś miał powiedzieć, że kiedy zastanawiam się nad czasem, to myślę, że wiem, co to jest. A kiedy mnie pytasz, co to jest czas, nie umiem powiedzieć. Ja też mógłbym się podpisać pod tymi słowami, ale przecież mam coś powiedzieć o czasie. Jest mi dane powiedzieć, bo mam czas. Czasem ten czas może uciekać. Święty Augustyn mówił, że może być Kontaminacja czasu, różne przeżywanie tego czasu. Może być pewnego rodzaju poczucie, że ten czas się dłuży, czasem ucieka, czasem nie mamy czasu, spieszymy się i wtedy tracimy czas, bo się męczymy. Czasem ktoś chce zabić czas, na przykład jakimiś zajęciami, zabawą czy jakąś książką dobrą. Bywa tak, że zastanawiamy się nad istotą czasu, do czego on zmierza. Gdzie się rozpoczął i kiedy się skończy, dla nas czas zaczął się od momentu poczęcia i skończy się w momencie przejścia przez próg śmierci, ponieważ wejdziemy doświadczenie już nie przemijania, ale trwania. Takiego jak to święty Augustyn mówił, wiecznego Ewum, wiecznego teraz. Już nie będzie było, będzie, co jest teraz? Dzisiaj, nawet trudno powiedzieć, czy to, co widzimy, to widzimy teraz. Bo nawet to, co się odbija jako światło, już ma pewną, jakąś czasową przestrzeń, którą musi pokonać, żeby przyjść do mojego mózgu i się tam pojawić. Więc ta wieczność, to wieczne teraz, będzie niesamowite. Będzie teraz. Trudno sobie to wyobrazić. Jest to poza naszym doświadczeniem, naszym umysłem. Fizycy mówią, że. Czas, który rozpoczął się od tak zwanego wielkiego wybuchu. Zresztą tę teorię wielkiego wybuchu, wcześniej nazwaną przez pewnego księdza katolickiego, Lemetra, on nazwał tę teorię pierwotnego atomu. I ta teoria mówi o tym, że był pewien początek czasu, początek przestrzeni, był jakiś piękny pierwotny punkt. Od tego momentu świat się rozszerzył i gdybyśmy ten czas, który rozpoczął się od tego momentu początkowego opisali za pomocą lat, no to mamy jakieś niewyobrażalną sumę, jakieś około 14 miliardów lat. Ktoś sprowadził te 14 miliardów lat, na przykład do jednego roku. Wyobraźmy sobie, że ten wielki wybuch jest o północy w sylwestra i kończy się o północy sylwestra już następnego roku. To, gdybyśmy tak opisywali, to zauważmy, że najstarszym takim artefaktem, który można znaleźć we wszechświecie, to jest takie jakby mikrofalowe promieniowanie tła, odnalezione na falach ultrakrótkich przez dwóch Amerykanów jakieś 50 lat temu. Oni dostali Nagrodę Nobla, i to promieniowanie pojawiło się od tego momentu wielkiego wybuchu, jakieś 10 minut według tej skali 12-miesięcznej, to będzie jakieś 10 minut od yy, tego wybuchu. Pod koniec stycznia, gdybyśmy tak patrzyli na te miesiące, pojawiają się pierwsze gwiazdy, ale nasza gwiazda, czyli Słońce, pojawiła się dopiero 20 sierpnia. A kiedy pojawiła się Ziemia w układzie słonecznym, pojawia się dopiero 4 września. Jakiegoś pierwszego Października, według tych miar, pojawia się bardzo prymitywne życie w wodzie, bo cała Ziemia jest jeszcze bez lądu. Pojawia się życie. Kiedy pojawia się na lądzie przejawy życia? Kiedy jakby z wody wychodzi na ląd to życie? Otóż dopiero 15 grudnia. A kiedy pojawia się, pojawiają się na przykład polskie tatry? Otóż pojawiają się 20 grudnia. 5 grudnia. 60 milionów lat temu, czyli według naszej tutaj skali, następuje uderzenie wielkiego wielkiej asteroidy. No i następuje 60 milionów lat temu wyginięcie dinozaurów. Według tej naszej skali byłoby to 29 grudnia. A kiedy pojawiło się na Ziemi. Hmm, Coś takiego jak człowiek. <laughs> według tych yy, skali, tej takiej, y, którą tutaj przyjęliśmy wobec wszechświata. Otóż, według tej, tej skali, pół godziny przed północą, sylwestra. No i cóż, ludzie się rozwijali, rozwijali się. Kiedy by było Boże Narodzenie, kiedy przyszedł Bóg, człowiek na ziemię. No jakieś 4 sekundy przed północą, patrząc na północ jako dzisiejszą datę. No, kiedy byłby chrzest polski? Otóż 2 sekundy przed północą. Widzimy jakie to są malutkie czasy. Trudno sobie to wyobrazić. Dlatego też Bóg jest większy od naszej wyobraźni i to wszystko zaplanował w Jego logosie, w Jego planie, w Jego pomyśle jest przede wszystkim plan, żebyśmy byli szczęśliwi. Tylko Bóg jest szczęściodajny, ponieważ on nadaje sens naszemu życiu i ten czas wypełnia sensem. Ta cała historia wszechświata jest skierowana też ku temu, żeby człowiek mógł zaistnieć w tym pięknym wszechświecie i być szczęśliwym. Ale taka ostateczna wola Chrystusa się wypełni w momencie, gdy powstanie Nowe niebo i nowa ziemia w wieczności. Święty Jan Paweł II do swojego domu widział przez okno zegar słoneczny na swoim kościele w Wadowicach. Do dzisiaj jest ten zegar, i tam właśnie możemy zobaczyć taki napis: Czas ucieka, wieczność czeka. Ale co nam ciągle ucieka? Może ciągle jesteśmy spóźnieni, żeby kochać ludzi? Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Ludzie mówią, czas to pieniądz. Prymas Wyszyński mówił: A ja wam powiadam, czas to miłość. Jeżeli się kogoś kocha, to się dla niego na pewno znajdzie czas. Warto sobie tak pod koniec tego roku zobaczyć, ile poświęciłem czasu komuś, na przykład, Panu Bogu. Na posłuchanie Go, pobycie z Nim przed Najświętszym sakramentem, ile dla osób, które kocham, przynajmniej wydaje mi się, że kocham, a ile czasu poświęciłem rzeczom, przedmiotom, które mnie otaczają. Może się z nimi bardziej jakoś związuje przez poświęcanie czasu. Pracoholizm może być takim poświęceniem czasu pracy. Człowiek, który jest od czegoś, od kogoś uzależniony, poświęca czas, traci czas. Jest dobre tracenie czasu i złe tracenie czasu. Dobre tracenie czasu to poświęcanie komuś, kto rzeczywiście jest wart tego czasu. Jeżeli tracę czas na modlitwie, to rzeczywiście ten czas zamieniam na wieczność. Jeżeli tracę czas na głupoty, na grzechy, to tracę wieczność. Nie zyskuje jej wcale. Pan Jezus ostrzega nas, żebyśmy troszczyli się o swoją duszę. Dusza jest stworzona w czasie. I teraz jak tę duszę pozyskujemy dla nieba, czyli ofiarowujemy też coś z tej duszy, więc czas, to wtedy zdobywamy wieczność. Żyjemy w czasie. Współczesny czas jest taki bardzo rozpędzony. Można by go porównać do rakiety, która się Ludzie cieszą, że jest taka szybka, taka skuteczna, ale nie, nie ma celu. A w zasadzie tym celem może być jakaś skała, jakaś bariera, która po uderzeniu zniszczy tę rakietę. Czasem warto się zatrzymać, żeby znaleźć właściwą drogę. Człowiek, który reflektuje, zastanawia się, Czasem więcej widzi niż ten, który biegnie. Jest w jakiejś rakiecie, która szybko leci. Niewiele widać, ale fajne doświadczenie. Jest taka ugandyjska anegdota, w zasadzie przysłowie, taka, można by powiedzieć, myśl, mądrość. Otóż w Ugandzie mówią, że siedzący mędrzec, starzec. Może więcej widzieć niż stojący młodzieniec. Człowiek, który doświadczył w swoim życiu czasu, który mu minął, i z perspektywy minionego czasu nabiera mądrości. Czytamy w Piśmie Świętym Panie, naucz nas liczyć dni nasze, liczyć dni nasze, abyśmy zdobyli mądrość serca. I tę mądrość niech przyszły rok nam przynosi. Największym z darów Ducha Świętego jest mądrość, bo jeżeli miłość będzie pozbawiona mądrości, to głupia miłość może przynieść wiele szkody. Trzeba też kochać mądrze. Jeżeli ktoś na przykład chce być bez mądrości, tylko dobrym człowiekiem, to jego dobro może zamienić się w zło. Mądrość musi być tutaj taką kierowniczką naszego działania. I prośmy Ducha Świętego, aby nas mądrze przeprowadził przez czas w stronę wieczności. Aby nasze życie, które Pan Bóg wie, kiedy się skończy, nie skończyło się przez to, że się skończy jakimś jakąś pustką, jakimś bezsensem, czy nie daj Boże, piekłem, ale żeby. Zamieniło się. Bo życie tych, którzy należą do Chrystusa, nie kończy się, ale się zmienia. Życie, które jest w czasie i przestrzeni, zmienia się w życie pełne, które nie jest ograniczone i czasem, i przestrzenią. Wtedy jest pełne życie. I na tę drogę do pełnego życia niech nam Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i szczęśliwego nowego roku 2019. Szczęść Boże.